Przebieg i czas wizyt kontrolnych u pacjentów z aparatem stałym różni się w zależności od etapu leczenia, na którym znajduje się pacjent. Wizyty kontrolne mogą trwać od 10 do 30 minut bądź nawet godziny. Wszystko zależy od tego, jakie procedury są na wizycie wykonywane. Na wizytach kontrolnych z aparatem stałym są wymieniane bądź aktywowane łuki ortodontyczne. Dodatkowo czas wizyty może się wydłużyć przez stosowanie procedur dodatkowych, takich jak stripping, czyli pionowe szlifowanie szkliwa, bądź repozycja zamków. Dodatkowo mogą być zakładane dodatkowe elementy, jak łańcuszki i sprężyny. Wizyty kontrolne wydłużają się czasami również z powodu awarii, z którymi pacjent przychodzi do gabinetu. Na wizycie awaryjnej przyklejamy zamek na ząb, z którego odkleił się zaczep, bądź cementujemy pierścień odcementowany. Wizyty kontrolne powinny odbywać się co 4-6 tygodni. Jeżeli pacjent zwiększa odstępy pomiędzy wizytami, może to skutkować wydłużaniem całkowitego czasu leczenia ortodontycznego, jak również komplikacjami. Aparat niekontrolowany może wywoływać powikłania, dlatego powinien być często kontrolowany. Dlatego bardzo ważna jest współpraca pacjenta z lekarzem prowadzącym.